Samorząd Powiatu Polskiego jest jeszcze przed tą decyzją, ale jestem przekonany, że tą decyzję podejmie. Bierze na siebie ten obowiązek, nie tylko obywatelski, ale także finansowy, bo będą musieli wziąć kredyt, żeby zakończyć waszą gehennę ludzi, których nie powinno to interesować, jak to będzie załatwione. Boski na naradzie. No jeszcze obok starosty, jak ktoś siedzi, to chyba nie jest przez... Nie, słyszałem, co pan mówił. Dajcie szansę tej firmie wyjść i zarobić parę groszy. Tak było. Oni sami apelowali, dajcie nam jeszcze troszkę pieniędzy zarobić, wszystko zrobimy. I ta postawa spotykała się z pańską aprobatą i z aprobatą pana starosty. Mówi pan nieprawdę i 27 czerwca wraz z ludźmi byłem i blokowałem, żeby nie przejechali. Blokowałem? Widziałem pana. Panie pośle, trzeba ważyć słowa. Tak doświadczony parlamentarzysta powinien wiedzieć. Panie. Nie dopuścić do tego, żeby tu coś dalej wjeżdżało, to raz, a dwa, doprowadzić do tego, żeby to, co tu jest, dla państwa jest to najważniejsze, też uważam, żeby to wywieźć. I wspólnie z panem starostą walczyliśmy o to. A powiem państwu, że od początku tej kadencji, od kiedy jestem wójtem, jedynym parlamentarzystą, który realnie jest w stanie i realnie nam pomaga, przy tym jest właśnie pan poseł Piotr Zgorzelski. Popycha sprawę do przodu i myślę, że dzięki temu już niedługo tą kwestię rozwiążemy. Moi drodzy, jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, ponieważ... Bo pan poseł akurat ma takie możliwości, że może nam pomóc. Moi drodzy, były przeprowadzone badania dzieci i chciałbym zaprosić rodziców tych dzieci, których te próbki poszły do badań, na piątek, na godzinę 9 do Urzędu Gminy. Te wszystkie wyniki będą do odbioru. Lekarz medycyny państwu przekaże po prostu te wyniki. Każda osoba dostanie dwie kopie.